Usługi notarialne najczęściej muszą być wykonane w kancelarii notarialnej notariusza. Niestety takie mamy prawo i nie jesteśmy w stanie wielu Państwa zapytań realizować, dlatego że muszą być wykonane fizycznie przed notariuszem. Notariusz sporządza odpowiedni akt, gdzie pisze, że w kancelarii notarialnej zgromadzili się ci i jeszcze inne osoby. Dlatego też mamy bardzo ograniczony wachlarz możliwości zrobienia usług poza kancelarią notarialną, natomiast niektóre z nich możemy dla Państwa wykonać. Pierwszą usługą, którą możemy wykonać bez obecności Państwa, ale przy notariuszu, to jest zrobienie kopii notarialnej. Ten rodzaj jakby procedury jest stosowany dosyć często, jeśli dokument, który legalizujemy, będzie wykorzystywany za granicą i niestety, ale mamy jeden egzemplarz tego dokumentu, albo on z natury swojej jest rzadki, czyli na przykład to może być certyfikat, dowód osobisty, paszport. Ten dokument jest wykorzystywany za granicą i musi być zalegalizowany. W tym wypadku udajemy się do notariusza z dokumentem, który mamy od Państwa. Jest to oryginał tego dokumentu. Notariusz potwierdza jego wiarygodność, robi kopię notarialną i na podstawie tej kopii notarialnej dopełniamy resztę procesu legalizacji. Oryginał jest do Państwa zwracany, natomiast my pracujemy już na kopii notarialnej. Ta kopia notarialna powinna być traktowana tak samo jak oryginał. Inną usługą, którą możemy zrealizować dla Państwa bez obecności Państwa przed notariuszem, jest poświadczenie stanu faktycznego. Jest to dosyć rzadko spotykana usługa, czy też wybierana przez klientów, natomiast ona występuje i czasami może być dla Państwa ważna, istotna. Co to jest poświadczenie stanu faktycznego? Mówiąc w skrócie, jest to poświadczenie przez notariusza pewnej sytuacji, którą on potwierdza swoją obecnością, swoim poświadczeniem. Może być to na przykład otwarcie przesyłki kurierskiej w obecności notariusza, albo też potwierdzenie stanu strony internetowej. Strony internetowe, czy też poświadczenie zawartości strony internetowej chyba są najczęściej wykorzystywane i mogą też Państwu w niektórych sytuacjach pomóc. W sytuacji, kiedy na przykład dana strona internetowa zawiera, załóżmy, obraźliwe teksty na temat Państwa, albo zawiera ofertę, którą Państwo chcecie potwierdzić, że ona w tym dniu o tej godzinie widniała na stronie internetowej, można zrobić tak zwane poświadczenie stanu faktycznego przez notariusza i ten dokument bardzo często używany jest na przykład w takim procesie gwarancyjnym. Taką usługę możecie Państwo zamówić, nie ma wtedy konieczności Państwa obecności u notariusza. My jesteśmy w Państwa imieniu i my ten stan faktyczny poświadczamy. Znaczy notariusz poświadcza, kiedy my jesteśmy obecni u notariusza. Ostatnim elementem, który możemy też dla Państwa wykonać, to jest przygotowanie umów, na przykład pełnomocnictwa albo innych umów, które mogą być problematyczne do przygotowania za granicą. Wyobraźmy sobie taką historię, że Państwo chcecie dać jakieś pełnomocnictwo osobie do reprezentowania Państwa, załóżmy, przed bankiem, natomiast ten dokument musicie przygotować za granicą. Musimy pamiętać, że prawo za granicą i prawo w Polsce może być inne. I to, co jest dla notariusza w jakimś innym kraju naturalne, niekoniecznie musi być akceptowane w Polsce. Przykładowo, jeśli mówimy o też tożsamości danej osoby, gdzieś tam za granicą może być akceptowane, jeśli będzie wpisane imię, nazwisko, nie wiem, data urodzenia danej osoby, może być to zaakceptowane jako poświadczenie tożsamości danej osoby. Natomiast w Polsce musimy mieć w takim pełnomocnictwie dodany na przykład numer dowodu czy też innego dokumentu tożsamości i musi on się znaleźć, żeby przez jakąś instytucję był honorowany. Innymi przykładami to jest przygotowanie dokumentu docelowego. Załóżmy, jedna instytucja może wymagać, żeby w pełnomocnictwie było napisane wprost, że dana osoba jest upoważniona do reprezentacji danej osoby, do czynności związanych z tam finansami, z jakimś reprezentowaniem itd. Nie może być to pełnomocnictwo ogólne, czyli do reprezentowania we wszystkich sprawach. Takie mogą być wymagania polskich instytucji i jeśli chodzi o sprawy notarialne, możemy pomóc Państwu w przygotowaniu takiego szablonu, który będzie przygotowany przez notariusza polskiego. On będzie do Państwa przesłany, gdzie będzie przetłumaczony czy też przygotowany już przez notariusza w danym kraju lokalnym.
Sumując, możemy dla Państwa wykonać te trzy usługi. Zachęcamy serdecznie do kontaktu. Na koniec tego filmu zostawię dane kontaktowe do nas, w jaki sposób można takie usługi zamówić. Oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do śledzenia nowych informacji, które są związane z wizami czy legalizacją dokumentów. Zapraszam serdecznie.